wszystkich. Moi drodzy, słuchajcie, na szybko otwieramy paczkę od Igora Kasprowskiego. Igor Kasprowski to jest mój kumpel, zamówiłem sobie u niego awikularię. Otwieramy paczkę, zobaczymy co tam jest, bierzemy się do roboty. To jest taki film z doskoku. Ale zobaczymy. Igor, jak wiecie, no on raczej pakować ptaszniki do wysyłki potrafi. Ale będziemy mieli okazję zobaczyć, jak Igor pakuje ptaszniki. To są dane osobowe, wybaczcie, ja muszę to przetnę tak, żeby nie było tego widać na filmie. Kurde. No, myślę, że się Igor o swoje dane osobowe nie obrazi. Okej, mamy otwartą paczuchę. W paczce jest na hitpack, kurde. Wiecie co, moi drodzy, ja wysyłałem bez hitpacka jeszcze wczoraj do Marcina paczkę i doszła i wszystko zdrowe, wszystko żywe. No ale Igor, jak widzimy, zadbał o to, żeby pająki dotarły bardzo bezpiecznie. No i cieszy mnie to elegancko. No, temperatury mamy takie, nie wiem ile tam jest, 9-10 stopni, w nocy może być mniej, może być 7. No ale według mnie, ja nie wiem, ja wysyłałem bez hitpacków i wszystko było ok. Zobaczymy, co mi tu Igor naładował. Zamówiłem sobie u Igora awikularię purpurea i awikularię, których nazwy ciągle zapominam, ale zaraz sobie przypomnę i wam powiem. Z awikulariami, o jakie ładne, jakie ładne zdrowiśkie maluszki. Jedna nawet wyliniała w Eppendorfie, ale jest żywa i zdrowa, jak sami widzicie. Fajnie mi to Igor opisał. Purpurea. O, właśnie o to mi chodziło. Zamówiłem 7 awikularii purpurea. Ale kurczę, tak się złożyło, że Igorowi na koniec brakło tych purpurea. I ja może nie będę mówił o cenie, bo to nie o to chodzi w tym filmie, żeby podawać ceny, prawda? Tylko kupiłem sobie te awikularie po mega dobrej cenie. Mega, no zajebistej cenie kupiłem, no i tyle, no i ja pierdzielę. Nie będę mówił po ile, ale bardzo tanio jak dla mnie, no bo Igor to jest mój kolega, nie? No i ta cena w zasadzie jest taka dla mnie. Dlatego wziąłem sobie od razu 10 tych purpura. Natomiast no brakło Igorowi tych purpurea, dołożył mi Ekwador, czyli Ekwador. No one pochodzą ogólnie z Ekwadoru chyba, jak purpurea, tak samo i te. Tylko że ja tam rozmawiałem z Igorem i on mi mówił, że te Ekwador, one rosną inne. I to nie jest to samo, co purpurea. Tam one się różnią kolorem, no, karapaksu, one są bardziej niebieskie, te właśnie Ekwador. No i też są droższe. No i Igor oczywiście dał mi je w tej samej i tak niskiej już cenie, zamiast tych purpurea po prostu, nie? Mimo tego, że są droższe. No ale jest to mój ziomek. No, nie oszukujmy się, nie każdy ma znajomych, którzy hodują awikularię. No ja akurat mam. No i dla mnie Igor zrobił elegancką paczuszkę, prześwietną. To chyba zdechła. Nie, żyje. One są przed... Żartuję. Moi drodzy, żartuję. Nic nie zdechło. Jak Igor wysyła paczkę, to nie ma prawa nic zdechnąć. Przedziurawione pendorfy oczywiście. One są przed wylinkami te purpurea. Dlatego mają grube dupy. I tak jak wam pokazywałem przed chwileczką,
No, ta już jest po wylince. To są takie L3 chyba, jeśli nie L4. Już dosyć ładne. No, a ta purpura, zobaczcie sam. Mimo tego, że była w paczce i w Eppendorfie, to warunki tam w tym Eppendorfie miała na tyle dobre, że wyliniała sobie to na spokojnie i no jest zdrowa, elegancka. No. No może zrobię takie krótkie ogłoszenie już w tym filmie. W następnym odcinku postaram się zrobić dla was konkurs. Konkurs. Konkurs, w którym do wygrania będzie, moi drodzy, nie wiem jak wam to mam pokazać, żebyście to też dobrze widzieli. A nie chce mi się zmieniać. Konkurs, w którym na dzień dobry będzie do wygrania moja koszulka z moim logo Larry Spider Snakes. Coś takiego. No, według mnie fajna koszulka. To jest zdjęcie moje, mojego autorstwa i nawet mojego węża, tego mojego samczyka, buźka to jest. Dałem sobie to zrobić na koszulce, powiem wam, wyglądają te koszulki bardzo fajnie. Będę miał wreszcie w czym jechać na giełdę. I taka koszuleczka, moi kochani, będzie na pewno do wygrania. Czy zależy, no bo jeżeli wygra chłopak, no to dostanie taką koszuleczkę jak ja mam, męską, a jeżeli dziewczyna, no to wiadomo, no będzie trzeba troszkę poczekać, bo ja muszę damską zamówić po prostu i wtedy i wysłać. No i ale tutaj no, widzę, że ci przynajmniej wy jako moi subskrybenci macie do mnie, widzę, złote nerwy. No i na pewno ktoś nie obrazi się, jeżeli poczeka sobie 2 tygodnie na swoją nagrodę. Będzie do wygrania, nie wiem co będzie do wygrania, moi drodzy, na pewno moja koszulka i jakiś dziwny pająk. Nie wiem, może na przykład Avicularia purpurea. Co wy na to? Zobaczymy. Może się Królik odezwie w międzyczasie. Może on będzie chciał zrobić konkurs jakiś na moim kanale. Zobaczymy. Może zrobię z moim innym jakimś ziomkiem konkurs wspólnie. Zobaczymy. W każdym bądź razie będzie konkurs. Będzie konkurs dla was, będzie fajna nagroda. Z tej strony Larry, moi kochani. Trzymajcie się. Żegnam was bardzo serdecznie. Z tej strony Larry, na razisko, hejka, pa.